Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie i dzisiaj chciałabym pokazać, jak można myśleć jak programista w języku Python, jak można zostać Pythonistą czy Pythonautą, jeśli chodzi o programowanie z listami. Czyli co fajnego można w Pythonie robić z listami. Zaczynajmy. Po pierwsze, listę oczywiście można przeglądać i można to robić na przykład w ten sposób, że bierzemy sobie każde i z zakresu do długości naszej listy T i printujemy te od i. I jest to dobry sposób przeglądania, ale tylko dobry, bo jeszcze lepszy w Pythonie jest taki, że bierzemy każdy x, który zawiera się w T i printujemy ten x. A może, jeśli mamy potrzebę, to zrobimy to na jeszcze inny sposób. W taki sposób można mieć dostęp zarówno do indeksu, jak i do wartości. For i przecinek x in enumerate t. I możemy teraz mieć dostęp osobno do indeksu, osobno do elementu. Oprócz tego można na przykład mieć potrzebę wykorzystania kilku list jednocześnie, dwóch, trzech list. W tym wypadku wymyśliłam sobie takie zadanie. Na listach A i B zapisano długości przy prostokątnych pięciu trójkątów, natomiast na liście C list odpowiadające im przeciwprostokątne. Są to potencjalne przy prostokątne i przeciwprostokątne, bo się okazuje, że nie z wszystkich tych wartości da się złożyć trójkąt prostokątny. Zadanie polega na tym, żeby wyznaczyć, ile z tych pięciu trójkątów to są trójkąty prostokątne. Czyli tak patrząc na te trzy listy, tak jakby w pierwszej kolumnie mamy dane pierwszego trójkąta, w drugiej kolumnie drugiego trójkąta i tak dalej. No i do tego, żeby skorzystać z wszystkich trzech list jednocześnie, używamy zipa. Zobaczcie. Mamy trzy listy zdefiniowane tak jak poprzednio. No i mamy obliczyć, ile tych trójkątów prostokątnych, powiedzmy, że zmienna res, jak result, będzie nam przechowywać wynik. Bierzemy a, b, c, czyli for a przecinek b przecinek c in zip a list, b list, c list, czyli z zipowanych trzech listach, tak jakbyśmy na suwak je sobie zapięli. I sprawdzamy, czy suma kwadratów przy prostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Jeśli tak, zwiększamy rezultat o 1 i dla tego przykładu uzyskujemy wynik o 2. Co jeszcze można zrobić? Na przykład zadanie sprawdź, czy jest jakaś literka w naszej liście. Na liście digits zapisano znaki zapisu szesnastkowego pewnej liczby. Czyli mamy tu jakieś literki A, literki B, jest cyfra 8, cyfra 0, a różne takie cyfry szesnastkowe. I zadanie polega na tym, żeby sprawdzić, czy literka A jest w tej liście. No i dobrze, to jest przejrzeć całą listę literka po literce, czyli ustawiamy przed pętlą sobie jakąś zmienną is A na false i dla każdej literki, która zawiera się w delete, jeśli ta literka to A, to is A podstawiamy true. I printujemy, jakie jest is A. Ale jeszcze lepiej jest to zrobić w ten sposób. Po prostu jedną instrukcją. Wyprintuj wynik działania tego wyrażenia, tej instrukcji zawierania. Czy literka A jest in digits, czy nie? True, czy false? Policz, ile jest literek w liście. Na liście digits znowu zapisano znaki zapisu szesnastkowego pewnej liczby, te same znaki. No i mamy policzyć. Dobrze to zrobić. To jest wykorzystać zmienną count, która będzie od zera, przyzwoitym licznikiem i pętla, która przegląda dla każdej literki w digits. Jeśli literka jest symbolem A, to count zwiększamy o 1 i printujemy count. Ale jeszcze lepiej jest to zrobić jedną instrukcją, bo przecież można wyprintować wynik działania metody count na naszej liście, na naszej tablicy digits. Czyli digits count A. I gotowe. Znajdź najmniejszy oraz jego indeks, czyli mamy tym razem liczby zapisane w liście list.
różne liczby. Tak? I mamy znaleźć tu najmniejszą, jak widzimy jest to minus 1, i wypisać ją oraz jej indeks, czyli numer tej tablicy. Dobrze to zrobić, to jest ustalić sobie przed pętlą jakieś minimum i przeglądać tablicę jednocześnie patrząc na indeksy, czyli wykorzystamy enumerate i sprawdzamy, czy x, na które patrzymy, jest mniejsze od minimum. Jeśli jest, to ustalamy nowe minimum na x i zapisujemy w which one, takiej zmiennej sobie tu wymyśliłam, indeks i, na którym to minimum znaleźliśmy. Potem printujemy to wszystko. Ale jeszcze lepiej jest to zrobić w ten sposób. Na liście zapisano wszystkie wartości tego samego typu, więc świetnie można je ze sobą porównywać. Można też użyć funkcji min, która dla całej listy zwróci wartość najmniejszą i zapisze ją do zmiennej minimum. W tym wypadku w zmiennej minimum będzie znajdowało się minus 1. I teraz printujemy, jaki indeks zajmuje to minimum, czyli korzystamy z metody index tym razem, wywołanej na liście list, gdzie w parametrze w argumencie podamy nasze minimum. I wypisujemy minimum. Ten sam efekt w obydwu przykładach. Jeszcze jako ciekawostkę dodam tutaj coś z troszkę innej beczki. Mianowicie należy bardzo pamiętać o tym, że w Pythonie takie zwykłe przypisanie list to nie jest stworzenie kopii listy, tylko stworzenie nowego odniesienia, nowej referencji. No to zaczynajmy. Na liście list 1 zapisano liczby. No i to są te same liczby, co poprzednio. Teraz następnie przypisano list 2 podstaw list 1, czyli w intencji programisty było najprawdopodobniej zrobienie kopii listy pierwszej w zmiennej o nazwie list 2. Usunięto czwarty element z listy drugiej, czyli 0, 1, 2, 3, 4, to jest ta minus 1. Czyli po to mieliśmy kopię, żeby minus 1 została w kopii. Printujemy obie listy i okazało się, że w obydwu listach zniknęła minus 1. Dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie dlatego, że stworzyliśmy nową referencję do tej samej listy, do zmiennej list 2, a nie kopię tej listy. Gdybyśmy chcieli stworzyć kopię tej listy, to powinniśmy zapisać na przykład tak. Lista druga, podstaw wycinek, nowy wycinek z listy pierwszej, gdzie wycinamy całą listę, wszystkie elementy z listy pierwszej. I tym sposobem tworzymy kopię. Teraz usunięcie elementu czwartego z listy drugiej skutkuje tylko i wyłącznie usunięciem go z listy drugiej. Na liście pierwszej zostają elementy bez zmian. I to wszystko w takim telegraficznym skrócie o listach. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam, do usłyszenia na kolejnych moich filmach.